Jest trzecia w nocy, jak zaraz nie zjem pizzy, to umrę z głodu. Muszę zjeść tą pizzę, tylko czy uda mi się ją dostać o takiej godzinie? A nie wiem, co zrobią rodzice, jak się dowiedzą, że jem pizzę o trzeciej w nocy. O, na ten talerz muszę położyć pizzę, dawaj, no pizzę, połóż pizzę. Nie mam pizzy, muszę ją zdobyć. Wiem, mama śpi, może mama będzie wiedziała, skąd wziąć pizzę. Mamo, muszę cię obudzić, mamo, wstawaj, proszę cię, mamo. Nie wiem, czy to dobry pomysł, żeby mamę budzić, ona teraz śpi. Mamo, proszę cię, wstawaj, trochę się cykam, nie wiem, czy to do... Nie, musi mi dać pizzę. Mamo! O-o, jestem twój... O nie, przepraszam! Ała! Zawiodłem matkę! Powiedziała, że jestem jej rozczarowaniem. Jeszcze raz, po cichu, teraz nie budzimy mamy. Jest trzecia w nocy. I tutaj śpi mama. Okej. No dobra, skoro ona sobie śpi, to ja tutaj muszę zapalić światło i sobie tylko... Nie! O nie, przepraszam, mamo! Nie no, muszę dostać tą pizzę, bo zaraz z głodu umrę. Jeszcze raz. W swoim pokoju mogę zapalić światło, no tak. Tu leży jakieś sianko, mam już dolara. Okej, to będzie na pizzę, To może po cichu wymknąć się z chaty powinienem. Po cichutku, mam nadzieję, że mama nie usłyszy. Wychodzę. O, normalnie wyszedłem. Tylko jak tu jest ciemno, nie, zaraz. Ja się trochę boję ciemności, wracam do domu. Musi być jakiś, może jest tu pizza gdzieś. Musi być gdzieś tu pizza, w lodówce. Na pewno jest w lodówce, nie. No serio, ta klamka nie była prawdziwa. Zara, a jakby tutaj, dobra, tutaj mogę zapalić światło, mama tam śpi. Gdzie schowali pizzę? Pieniądze. Ja zaraz oszaleję. Dopalmy tutaj światełko i może bym tutaj do tego pokoju wlazł. Tutaj śpi tata. Tata na pewno wie, gdzie jest pizza, tylko musimy go chyba obudzić. Dobra, tato, wstawaj. Tato, wstawaj, powiedziałem. No nie, no jak ciężko się go budzi. Bo tata jutro musi kupić mleko, ryby, pójść do pracy i kupić więcej mleka. Zara, ja wiem, co robią ojcowie, którzy kupują mleko. Idą po mleko, już nie wracają. Widzowie, pomóżcie mi obudzić tatę, ja chcę pizzę. Więc ja tutaj budzę tatę, wy musicie mi pomóc go obudzić. Kliknijcie teraz łapkę w górę, żeby pomóc mi go obudzić. Uwaga, uwaga. O, już się budzi. Tato, gdzie jest pizza? Ale on jest zły. Mówi, żebym go nie budził. I mi strzelił jeszcze. O nie, no dobra, czyli ojca też nie mogę obudzić. Wszystko wygląda na to, że muszę wyjść na zewnątrz i poszukać pizzy. Ale może tata coś ukrywa w swoim pokoju, że tutaj śpi, nie pozwolił się obudzić. Ajajaj, to jest tylko tak ciemno. Dobra, zapalę światło. O, i teraz... Nie, tata, przepraszam. Tato, przepraszam, nie. Ała! No tak, powinienem wiedzieć, że to się stanie. No dobra, wyjdźmy na zewnątrz. Trochę się cykam, bo jest ciemno, ale wydaje mi się, że musimy teraz wyjść na zewnątrz, bo inaczej pizzy nie dostanę. Rodzice w ogóle nie chcą mi dać pizzy, bo oni mi nie pozwalają nawet jeść pizzy. Dlatego ja się boję, co się stanie, jak ja przyniosę tutaj pizzę i tu położę. Ja cię kręcę, to jest nawet krzesło odwrócone. Co tu jest napisane na tym krześle? Co tu jest? Uwaga. Ha, 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 to krzesło jest odwrócone, ha, ha, ha. No bardzo śmieszne, ja wychodzę stąd, rodzice sobie jakieś pranki robią. Wychodzimy na zewnątrz. Tu są jakieś banany. Co tu robią te banany, o co tu chodzi? Co się stało? Zaraz, gdzie ja jestem, o co tu chodzi? Ja tylko chciałem wyjść do sklepu po pizzę. Nie no, co się tu stało? Nie no, nie wierzę, halo, pomocy, nie! O, przepraszam, panie bananie, co się tu dzieje? Aha, pan jest bananem, okej. Oj, mogę skakać w końcu. Okej, idziemy, na pewno tam będzie pizza, tak mi się wydaje. Tam będzie pizza, jestem taki głodny. Jest pizza, gdzie jest moja pizza? Co tu się w ogóle dzieje? Dlaczego jestem w krainie bananów? Zobaczcie w ogóle na to zdjęcie, kaczka banan. Nie no, nie wierzę. Tutaj no. Normalne banany, okej, banan. Dużo bananów. O, i co teraz, halo? Jest banan, trzyma pizzę. Mogę pizzę, proszę, daj. Nie mogę, nie dał mi pizzy. To była bananowa pizza. To była niejadalna. Jeszcze raz, jest trzecia w nocy. Wychodzimy na zewnątrz po pizzę. Ja muszę dostać tą pizzę, no ja zaraz głodu umrę, naprawdę nie wytrzymam. Wychodzimy na zewnątrz, uwaj. Nie chcę z wami już gadać, banany głupie. Głupie banany, które mnie... Nie wiadomo, co zrobiły. Opętały mnie banany jakieś z bananową pizzą. Ja tak nie chcę. Dobra, gdzie jest jakiś pizzeria. Pizzeria, gdzie jest pizzeria? O, tu jest przystanek. Może przyjedzie jakiś autobus? Nie ma żadnego autobusu, no. Mam wrażenie, że żyjemy w symulacji. Serio, nie jestem szalony. Ty jesteś. Nie. Ja chcę pizzę. Nie straszcie mnie, to, że jest ciemno, jest trzecia w nocy. To nie znaczy, że możecie mnie straszyć. Tu jest jakaś
jakaś chawira, my epic. O, to jest super, super chata. Ale jaja, komuś dynamit chyba wsadzili do skrzynki pocztowej. Ale jajca. Chodźmy tu, zobaczmy co tu jest. O co tu chodzi, co to za chata. Ale jaja, tutaj jest telewizor. O, tu jest jakaś lalka, którą mogę. Lalka Izabela, dobra, ja biorę tą lalkę. Co się stało? Ta lalka nie była prawdziwa, to poduszka tutaj tak naprawdę. Dobra, tutaj nie ma pizzy. Tutaj ewidentnie nie ma pizzy, wychodzimy stąd. Ale tutaj, zobaczcie. Fyacyty. Fabryka, faktory, fabryka. Tu jest fabryka pizzy chyba, fabryka pizzy, uwaga. Zobaczcie, jest pizza. Pizza faktory, fabryka pizzy. Sorry, okno nie działa. Tu jest jakieś stare pudełko. Lokalna pizza, o, ale zaraz jest zamknięte. Nie, ale da się tutaj wejść. Dobra, widzowie, włamujemy się do pizzerii. Tylko pomóżcie mi otworzyć te drzwi na 3, 2, 1. Kliknijcie subskrypcję z dzwonkiem teraz i otwieramy razem drzwi. Uwaga, uwaga i udało się. Nie, nie wierzę. Zobaczcie, nie da się tu wejść, bo to jest zamknięte. No to czyli z fabryki pizzy, pizzy nie dostaniemy. Musi wyjść gdzie indziej, znaleźć pizzę, no. O, ale tu zobaczcie, co tu jest, co tu jest. Przycisk do portalu. Wow, czyli tutaj jest jakiś przycisk i on otworzy chyba jakiś portal. Mam nadzieję, że do świata pizzy. Dobra, musimy wejść do tego portalu, bo to nie ma co. Nie ma to tamto, proszę mi oddać pizzę, jestem bardzo głodny. Uwaga, otwieramy portal. No co się stało? Wysadziło mnie. To nie był prawdziwy portal. No nie. Nie, no ja muszę znaleźć sposób na znalezienie pizzy. Wychodzimy jeszcze raz. Uwaga. O, może on coś wie. Tu jest pan budowniczy. Proszę pana, wie pan, gdzie jest pizza? Halo, proszę pana. A nie. On mi tylko mówi, że jest tu ulica zamknięta i mam sobie stąd iść. No nie, no proszę pana. Ja chcę pizzę. No dobra, ale tutaj coś jest. Co to jest? Time shed. Co to jest? Ej, spróbujmy tutaj wejść. Uwaga. Co to jest? Co to jest? O, ja cię kręcę. Tu są jakieś nielegalne pieniądze. Gdzie ja jestem w ogóle? Tutaj mogę pić. Ja cię kręcę, to jest jakieś tajne. Dobra, uciekam stąd, to jest jakiegoś gangstera na pewno. Wychodzimy stąd. Ja muszę znaleźć pizzę, prawdziwą pizzę. Wiem, musimy znaleźć sklep. Gdzie jest sklep z pizzą? Gdzie jest sklep z pizzą? Halo, panie NPC-cie. O, tu są jakieś pieniążki, to ja sobie je wezmę. Mamy już 12 dolarów. Proszę pana, gdzie jest sklep z pizzą? A, jestem NPC-tem i to jest test. Ale proszę pana, ale gdzie jest pizza? Aha, znowu jestem NPC-tem i to jest te... Dobra, ty jesteś nieprzydatnym NPC-tem w ogóle. Musimy znaleźć prawdziwy sklep. Prawdziwy, najprawdziwszy z pizzą. Tu jest jakaś chata. A nie, tu byłem. Idziemy dalej. Tu pan od petycji. Zrób shed long... Aha, żeby dłużej był ten shed. Ten, co byliśmy tam, on zna tego gangstera. Halo, ty znasz tego gangstera? A mam ci podpisać petycję? Dobra, proszę bardzo, to ja sobie pieniądze teraz wezmę. A tu jest sklep z pizzą, widzicie to? Jest strzał, że jest sklep z pizzą. Coś mi się wydaje, że zaraz zdobędziemy pizzę. Dobrze, o, tu jest więcej pieniędzy, mam 19 dolców. Dobra, uwaga. Tu jest jakaś normalna postać. To spokojnie, z nią nie gadamy. Jak ktoś mówi, że jest normalny, to znaczy, że nie jest normalny. Uwaga, uwaga, tu jest sklepik. Oj, tu można otworzyć to. Co to jest? Maszynę mogę otworzyć? Spróbujmy ją otworzyć. Uwaga, uwaga. I potrzebuję klucza, ale jaja. To znajdziemy jakiś klucz. Na pewno trzeba poszukać tego klucza. Wejdźmy teraz do sklepu. Uwaga. Dzień dobry. O, pan się nazywa Asher. Proszę pana. O, co tam słychać? Jest pizza? A, on tylko się pyta, co słychać. Nie, no patrzcie, on ma pizzę, ale jest napisane nie na sprzedaż. No jaja se robią, jaja se robią. Płatki nie na sprzedaż. Tu są chipsy, tu są pieniądze. O, ukradłem pieniądze ze sklepu, ale tu jest burger. Na burgera mnie nie stać, mam 24 dolary. Tu jest jakiś dziwny trójkąt za 130 dolców. O, jest cukierek, to ja chcę cukierka. Ja Ej, co się stało? Umarłem. Nie, no nie wierzę, czyli nie można cukierków. Ale dałem się zwabić na cukierka. Nie, no zabili mnie. Już jesteśmy blisko, już wiemy, gdzie jest sklep. Więc idziemy szybko do sklepu. Bo w tym sklepie na pewno jest pizza, właśnie. Wiemy, żeby też cukierków nie ruszać. Także żadnych cukierków nie ruszamy. Idziemy po prostu do sklepu po pizzę, tak? Po prostu zjemy, kupimy w końcu dobrą pizzę. Mam nadzieję, że rodzice mnie nie okrzanią i nie obudzą się. Bo jak oni się obudzą i zobaczą, że ja pizzę jem, o, ale będzie przypał. Wchodzimy do sklepu. Oj, w sumie już jestem tak głodny. Dobra, ja biorę tego burgera. Dobra, biorę burgera na razie, bo ja zjem teraz burgera. Zjem burgera, potem sobie kupimy pizzę i będzie wszystko w porządku, tak? Szybko. O, otwórz drzwi. O nie!
Co się stało? Aha, bo ja ukradłem burgera i on nie chce mnie teraz wypuścić. Nie, co on mi zrobi? Co on mi zrobi? I moja rodzina już nigdy mnie nie zobaczy? Nie, przepraszam. Ała! Oj, mnie załatwił, bo ukradłem burgera z jego sklepu. No i znowu muszę to zrobić. Dobra, ale już wiemy, co robić. A wy, widzowie, dajcie znać, czy wolicie burgery czy pizzę. Co jest lepsze, burger czy pizza dla was? Ja chyba wolę czasami pizzę, bo burgerem to się strasznie brudzę, tu mi wszystko cieknie zawsze. Dobra, wychodzimy z chaty. Dobra, szybko, szybko, chata, chata, chata. Ale zaraz, co tu jest? Tu jest w ogóle jeszcze drugi pokój? A wejdźmy sobie do sypialni. Co jest w sypialni? A, to jest ta moja sypialnia, okej. Ale tu jest jakieś dziecko małe jeszcze, halo. On ma na pewno pizzę. Zaraz, kto to jest? Dabibi to jest. To jest mały Dabibi, siemka Dabibi. Połóż na nim rybę. Ale ja na dziecku mam położyć rybę? Skąd wziąć rybę? Zaraz, skąd wziąć rybę? Zapalmy się światło. O, on się nie budzi. Dabibi normalnie śpi. Szybko, musimy znaleźć rybę. Tylko skąd ja wezmę rybę? A, tu w akwarium jest ryba. Dobra, bierzemy rybę. Mam rybę. Ale ja mam rybę, mam rybę, mam rybę. I co ja mogę zrobić? Na dziecko położyć rybę? Uwaga, tu jest Dabibi room. Dobra, wchodzimy do pokoju Dabibi. I połóżmy na nim rybę. O nie, położyłem rybę na dziecku. A no to fajne zakończenie, super. Dlaczego położyłeś rybę na dziecku? No właśnie, nie wiem dlaczego to zrobiłem, bo mi kazaliście. Koniec tych głupot. Idziemy załatwić prawdziwą, najprawdziwszą tu jest John Pork, ale jaja. Normalnie jest John Pork tu na obrazie. To mój ojciec chyba. Dobra, uciekam stąd, uciekam. Biorę siano. Wychodzimy z chaty, szybko. Ja muszę prawdziwą pizzę znaleźć, ja wiem. To jest na pewno w sklepie, ale... Dobra, idziemy do sklepu, idziemy do sklepu jak najszybciej. Teraz ogarniemy prawdziwą, najprawdziwszą pizzunię. Dobra, ale tu jest ten normal Nerson, czyli normalna osoba. Powinno być person, a on jest normal Nerson. Zaraz, pogadajmy z nim, halo. Siema. Ja jestem normal Nerson. Nie jestem mały, nie jestem duży. I nie jestem jedynym Ersonem tutaj. Tu jest też jego brat Big Berson, czyli duży Berson, Tiny Terson, czyli mały te i Smaller Serson i Giant Gerson, ale jaja, i finalnie Atom Erson. I to jest jego rodzina. Dobra, on nie jest normalny, on wcale nie jest normalny, jak takie rzeczy gada. Idziemy normalnie do sklepu po pizzunię moją, tak? Ty, a co to jest za ej, to jest, tu jest narożnik niegrzecznych dzieci. Jak jesteś niegrzeczny, to tu idziesz i będziesz tutaj tak stał. Ale tu jest jakaś uliczka, ej, ale jaja, tu jest jakaś pizza. I patrzcie na to, tu są śmieciury. Ale jaja, dobra, mam nadzieję, że tu kamer nie ma. Widzicie, tu jest pizza, prawdziwa pizza. Dobra, ja ją biorę. Dobra, widzowie, bierzemy tą pizzę, uwaga. Biorę pizzę, jest, mam pizzę, mam pizzę. Teraz mogę ją zjeść? Muszę ją zjeść, tylko żeby nikt się nie spojrzał, dobra. Tu sobie ją zjemy, na 3, 2, 1. Spokojnie, nikt nie widzi. W końcu mam pizzę, uwaga, jemy pizzę. I o, ale pyszna pyszuria. O nie, dobra, to nie była dobra pizza. To była pizza opluta jakiegoś. Nie no, ktoś to wyrzucił na ulicę. Zgniłe to było, tego się nie je. Ja potrzebuję normalną pizzę, zjeść zdrową i ją tutaj położyć w tym domu i ją zjeść. Tylko ja mam nadzieję, że rodzice się nie obudzą, jak ja tutaj tą pizzę przyniosę i oni zapach poczują. O, będzie przypał. Ale spokojnie, spokojnie. Ja mam plan, ja wiem. Przecież ten gościu, co ten sklep prowadzi, on śpi. Może on tam w swojej chacie gdzieś na zapleczu, w tym sklepie swoim, albo może tam mieszka, może tam jest jakaś pizza. Bo teraz mam 0 dolarów, to jak ja mam kupić pizzę niby w sklepie? Jak mnie nie stać i znowu mnie będzie tu chciał zaciukać, bo ukradnę coś? Nie, 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 już nic nie kradniemy. Wchodzimy do sklepu i widzicie, on teraz sobie śpi smacznie. O, nie budzimy go, nie rozmawiamy z nim. Zobaczmy, tu są drzwi. Można tutaj wejść. O, blazłem, blazłem. Ale jaja, zobaczcie, tutaj jest dużo kasy. Tu są jakieś drzwi. Tu jest drugie miejsce. Ale jaja, zobaczcie. Oni tutaj trzymają pizzę. Tu jest zamrażarka. Dobra, zaraz otwieramy zamrażarkę. Mr. Beast nawet. Zobaczcie, prawdziwy, najprawdziwszy Mr. Beast. Zobaczmy, otwórzmy tą zamrażarkę. Uwaga. Ej, co jest? Ej, nie otwiera się, ale oszustwo. Zamknięta. Dobra, muszę znaleźć pizzę, muszę znaleźć pizzę. Gdzie jest pizza? O, tu coś jest. Nie, tu znowu jest ten banan. Ale tu jest strych, dobra, wchodzimy na strych. Patrzcie, jest drabinka, otwieramy strych. Dobra, jesteśmy na strychu. O, o, ale jaja, tu musi być pizza. Zobaczcie, tu jest Skibidi Dop Top. Tu jest Kotek, Maxwell. O, o, Asie, o nie. Dlaczego jestem w twoim domu? Ja chciałem tylko pizzę kupić. Nie,
Przepraszam, proszę pana. Nie, on dzwoni na policję. Nie, no. Nie udało się, zadzwonił na policję. No i co ja mam teraz zrobić, no? Jeszcze raz, wychodzimy. Może kupię od niego po prostu pizzę. Chociaż zaraz, zaraz, tu jest wielki napis pizza. Jak ja tego mogłem wcześniej nie zauważyć? Ale jaja. Dobra, wchodzimy tu. Tu jest pizza jak nic. Gdzie jest pizza? Halo? Tu jest jakaś lampka. Czy może... O, pizza guy. Ej, siema, gościu. Halo, wstawaj, ja chcę pizzę. Nie, no on śpi, normalnie śpi. Myślę, że powinniśmy wejść tutaj do kuchni. Uwaga, wchodzimy do kuchni. Ale jaja, tu są piece. I tu jest le pizza, pizza. Biorę to. Ale jaja. Mam pizzę. To jest ostatnie pudełko z pizzą. Proszę, nie kradnij, proszę. Dobra, bierzemy to, bierzemy. Dzida, szybko uciekamy stąd. Dzida, dzida, mamy pizzę. Ho. Ja cię kręcę, muszę tam teraz położyć w domu pizzę. Co to będzie, jak rodzice się dowiedzą? Ale będzie przypał, mam nadzieję, że się nie dowiedzą. Uwaga, szybko. Uwaga, wchodzimy na chatę. Po cichutku, w końcu wiem. Uwaga, kładziemy pizzę. Udało się! Ukradłem pizzę! Poniosę tego konsekwencje, ale mam pizzę. A teraz ciekawi mnie, czy zdążysz tu kliknąć, zanim ten odcinek się skończy. Na pewno nie zdążysz. Uważaj, masz mało czasu. Ten odcinek będzie też świetny.